praca na planie serialu, czy praca na planie, tak jak dzisiaj jesteśmy, reklamy, to jest wiele godzin czekania. Jak ty sobie radzisz z takimi sytuacjami i, no i też ze zmęczeniem? Jak ja sobie radzę, tak. No, na reklamówce jest zdecydowanie bardziej męcząco, ponieważ gramy o wiele dłużej. Wiadomo, że na reklamie musi być wszystko perfekcyjnie, wszystko zapięte na ostatni guzik i musimy wszyscy pięknie wyglądać, więc tych ujęć jest o wiele, wiele więcej, dlatego to dłużej trwa i jesteśmy bardziej zmęczeni. Dzisiaj gramy zresztą od rana, od 7 rano, już jest godzina 8:30. I zmęczenie. Na planie aż tak bardzo zmęczony nie jestem, ponieważ tam są śmiechy, chichy cały dzień i wszyscy się dobrze bawimy. Dopiero później dopada to zmęczenie, jak spada, to te wszystkie spadają te emocje i jak sobie myślę, że kolejnego dnia mam szkołę, to już zmęczenie mnie totalne dopada. Ale jak z nim walczyć, w sumie nie mam takiego sposobu. Ja już jestem przyzwyczajony do tego, że długo pracuję. Znaczy to może nie mogę tego nazwać pracą, chociaż w sumie sam nie wiem, ale to jest dla mnie bardziej zabawa, nabieranie doświadczenia. I też to mi się przydaje właśnie, że teraz siedzę długimi godzinami na planie, to kiedyś, jak może w dalekiej przyszłości zostanę aktorem, to już będę sobie jakoś z tym radził.